Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałbym również wspomnieć o planecie Rachu. Właśnie szykuje nam się bardzo zły układ na 28 kwietnia. Ten układ jest bardzo niesprzyjający dla wszystkich ludzi. W tej chwili Rachu sytuuje się jego oddziaływanie najbardziej na wschodniej części Europy, tam gdzie wschodnia Polska, Ukraina, dlatego również z tym oddziaływaniem tej planety Rachu możecie zauważyć to, co właśnie dzieje się na Ukrainie. Te wszystkie sytuacje bardzo nieciekawe, które tam się dzieją. I chciałbym wam skomentować również, że można się chronić przed działaniem negatywnym tej planety, kładąc malutki talerzyk z koprem włoskim na stoliczku nocnym, tam gdzie śpimy, dzięki czemu te energie będą jakby wsysane przez te nasiona. Po 4-5 dniach trzeba taki talerzyk opróżnić, wyrzucić do śmieci te nasiona, a potem nasypać nowych nasion kopru włoskiego i położyć na tym samym miejscu, na stoliczku nocnym. To wszystko musicie, drodzy kochani, robić aż do 6 marca 2022 roku, ponieważ aż do 6 marca 2022 roku będzie oddziaływanie właśnie planety Rachu bardzo negatywne, bardzo złe. Dlatego daję wam właśnie ten system robienia tego, właśnie z tym koprem włoskim, ponieważ koper włoski będzie, drodzy kochani, podczas snu chronił waszą aurę, wasze wibracje, były tak naprawdę na wysokim poziomie i nie były obniżane przez właśnie tą planetę. Dlatego to jest taka instrukcja dla was, żebyście postępowali właśnie w ten sposób i mogli praktycznie już po prostu chronić się przed działaniem złych energii od tej planety. Na marginesie, drodzy kochani, ja promuję od swojej firmy Aron Mineralny Bardzo Zdrowy, który jest odpromiennikiem zarówno na dom, zarówno odpromiennikiem osobistym, jak również i na samochód, na telefon, na komórkę. Możecie po prostu taki odpromiennik sobie zakupić na linku pod YouTube'em, na moim sklepie netowym. Także ja jeszcze raz wam polecam właśnie ten odpromiennik, ponieważ jest bardzo zdrowy i możecie go stosować w różnoraki sposób. Także to jest ode mnie właśnie taka jakby zachęta, żebyście mogli sobie taki odpromiennik zakupić. I to by było na tyle. Jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam. Tutaj z Teneryfy i do widzenia.